Dzień dobry Państwu, czwartek, czyli kwarantanna w Hi-Fi. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się na deser w przedostatni dzień 2021 roku. Tym deserem jest wybitny gitarzysta Adam Palma. Witam Cię, Adamie. I Tomas Sanchez tu na tych wszystkich przeszkadzajkach będzie grał. Wybitny sideman, Meksykanin, ale mówiący po polsku, z polskim obywatelstwem. A więc taki pół Polak, pół Meksykanin. Adamie, czekaliśmy długo, bo różne przeszkody były, a po drodze również ciężki COVID. Trzymaliśmy tutaj cała Polska za Ciebie kciuki, żeby się udało. No i się udało w końcu. Dziękuję bardzo. Ja wiem, medycyna robiła co mogła, ale wiem, że ta energia przesyłana od ludzi, ona bardzo pomogła, była znaczącym punktem, bo akurat w moim przypadku lekarze się poddali po 2 tygodniach i zaprosili rodzinę na pożegnanie ze mną. A jestem dzisiaj i jestem w formie. Bardzo się z tego cieszę, bo nasze myśli do Manchesteru długo, długo dążyły. Jesteś jednym z nielicznych polskich gitarzystów akustycznych, gitarzystów, którzy znaleźli się w najważniejszych periodykach muzycznych na całym świecie i mają znakomite recenzje, ale przez wiele lat tu twoja sława do Polski nie docierała. Dopiero kilka lat temu zaczęło się mówić o Adamie Palmie. Tak, ponieważ tutaj w Polsce zwykle byłem sidemanem, występowałem z wieloma wybitnymi artystami, od których ogromu wiedzy się nauczyłem. Od pani Ewy Bem, czy innych naprawdę znakomitości, z którymi miałem przyjemność występować. I później wyemigrowałem do Manchesteru, ponieważ my tutaj w Polsce jakby nie mieliśmy historii gitary akustycznej. To zaledwie były tam 2 zespoły i nie było takiej grania wirtuozerskiego, powiedziałbym, na gitarze akustycznej, więc wyjechałem w poszukiwaniu tej wiedzy. Dzisiaj prawdopodobnie bym tego nie zrobił, ponieważ jest YouTube, internet i to wszystko można tam znaleźć. Natomiast wtedy, 16 lat temu, wyjechałem właśnie za tą wiedzą i zacząłem nowe życie od początku wszystko, całą swoją karierę muzyczną i cieszę się, że znowu jestem znany, bo kiedyś w tym środowisku sidemanów byłem znany, a teraz powracam jako solista, także bardzo się cieszę. Ostatnio wielką furorę zrobiła płyta chopinowska, Palma mit Chopin, czy Chopin mit Palma? Palma mit Chopin. I to myślę. I to. Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem właśnie naszego wybitnego rodaka dzieła przełożyć na gitarę akustyczną i one właściwie są teraz w repertuarze gitary akustycznej, a nigdy nie były, także zaszczyt mnie spotkał i bardzo się cieszę, że te recenzje takie pozytywne właśnie i odzyw pozytywny był i zarówno od dziennikarzy, jak i krytyków, jak i publiczności, bo to dowodzi, że trzeba na gitarze akustycznej również grać Fryderyka Chopina, który nic z gitarą akustyczną nie miał nic wspólnego. Aczkolwiek podobno mówi się, że preludia, które wszystkie napisał, będąc na Majorce, tam królowało już wtedy flamenko, więc myślę, że to brzmienie gitary wtedy klasycznej jakoś musiało go tam zainspirować. Czy dzisiaj usłyszymy Chopina? Oczywiście, że tak. Na pewno kilka utworów. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, bo to jest zupełnie niesamowite, jak te chopinowskie perełki spod palców Adama Palmy wyskakują i lśnią, tak jakby to grał sam Chopin, tyle że nie na fortepianie, ale na gitarze. A więc zapraszam również do komentarzy w międzyczasie, jak to jest w naszym cyklu. Adam Palma, Tomas Sanchez, no i koncert przed nami.
To był piękny polonez Fryderyka Chopina, polonez Adur, a teraz pieśń nocy, bo tak nazywano nokturny Chopina, piękny nokturn Estur. Kolejny utwór to piękna pieśń pochodząca ze zbioru 19 pieśni, które napisał Fryderyk Chopin na głos i fortepian. Ten utwór nosi tytuł Życzenie. Podobno to było wyznanie miłości Chopina do Konstancji Gładkowskiej, która podobno nie odwzajemniała uczucia Fryderyka, ale mimo wszystko chciał ją tym utworem uwieść. Thank you.
Tak, teraz troszeczkę utworów oryginalnych, własnych. Zaprezentujemy Państwu utwór, który otwiera moją trzecią solową płytę. Płytę, którą nagrałem dla Polskiego Radia w 2017 roku. Utwór nosi tytuł Ragged. Thank you.
Tak, kolejna kompozycja, ta akurat będzie obchodziła już niedługo 10 lat, bo pochodzi z płyty 2012, którą wydałem jeszcze w Niemczech. Także niedługo okrągła rocznica mojego drugiego solowego album. Utwór nosi tytuł Positively Mad, czyli pozytywnie zakręcony, i to właściwie jest o mnie utwór. Teraz piękny utwór. Kiedy wychowywałem się we Wrocławku, chodziłem do liceum Marii Konopnickiej i to jest utwór, do którego właśnie Maria Konopnicka napisała tekst.
To oczywiście była Rota, a teraz utwór bardzo trudny. Proszę trzymać za mnie kciuki. To była oczywiście
przepiękna etiuda Fryderyka Chopina, etiuda rewolucyjna w aranżacji na gitarę i w tym dzisiaj akurat również w aranżacji na instrumenty perkusyjne. Ze mną razem dzisiaj przyjechał gość wybitny, z którym znam się mnóstwo lat, nawet razem graliśmy, znaczy Tomas dołączył do mnie podczas mojego dyplomu w Akademii w Katowicach. Kończyłem Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Tomas również tam się pojawił, chyba jak byłem już na drugim roku. Ty studiowałeś również? Tak. I graliśmy razem dyplom, później się nie widzieliśmy 20 lat, a później znowu razem gramy i jest bardzo miło. Tomas lubi o sobie mówić, że jest farbowanym Hanysem, tak? Ponieważ adoptowany Hanys, ponieważ urodził się w Meksyku, natomiast mieszka tutaj od wielu, wielu lat i bardzo się cieszymy, że go tutaj z nami mamy. Tomas Sanchez na instrumentach perkusyjnych. Merci, merci. A teraz jedna z moich pierwszych kompozycji ever, którą napisałem właśnie jako utwór dedykowany gitarze akustycznej. Ten utwór, można powiedzieć, że otworzył mi świat do gitary akustycznej. Po nim je znało wiele osób na świecie. Specjalnie dla Państwa Rocky Mountains.
Ja przepraszam, proszę Państwa, że robimy takie przerwy, ale to nie jest tak, że ja się obijam. Ja po prostu cały czas muszę stroić gitarę, żeby dostarczyć Państwu jak najpiękniejsze frekwencje, a już szczególnie jeżeli chodzi o strój gitary. Także muszę wykorzystać te chwile między utworami na nastrojenie. Z fortepianem jest troszkę łatwiej, jednak jak się go nastroi, to no można prawie dociągnąć do końca koncertu. Z gitarą tak niestety nie jest, a już szczególnie z akustyczną. Jeszcze jedna kompozycja, moja własna, utwór nosi tytuł Gondolier. Drodzy Państwo, powolutku zbliżamy się do końca, dlatego zagramy jeszcze utwór wolny
i utwór Szybki. Ten wolny to będzie piękna kompozycja człowieka, o którym pisałem pracę magisterską, nawet ją obroniłem na piątkę. Oczywiście mowa o Jamesie Marshallu Hendrixie. Napisał piękną balladę, którą teraz wykonamy, która nosi tytuł Little Wing. Dziękujemy pięknie. Mam nadzieję, że spędziliście Państwo miło z nami czas. Zagramy to jeszcze, tak jak obiecałem, jeden szybki numerek. Również moja kompozycja Rock and Rules z płyty Palmistry, wydanej w 2017 roku. Czy pan dyrektor chciałby słowo?
Gramy. Dobrze, to jeszcze raz dziękujemy ślicznie. Na instrumentach perkusyjnych Tomas Sanchez. Moje nazwisko Adam Palma. Miło było nam bardzo gościć tutaj podczas kwarantanny. Ja właściwie jestem świeżo po kwarantannie właśnie, także znam znaczenie tego słowa dosyć dobrze, bo wylądowałem tutaj z Anglii i od razu kwarantanna, ale wyszedłem 29, także mogłem tutaj do Państwa przyjechać. Było nam bardzo miło gościć w studio RTC. I oby tak dalej było zdrowo, a o tym, jaki to był koncert, świadczą wpisy internetowe, które czytałem. Niewiarygodna wirtuozeria, złote palce, rewelacyjna perkusja, no nie całkiem perkusja, bo to tak zwane przeszkadzajki, ale był to rewelacyjny koncert i ogromnie dziękuję. Miło nam bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.